Więc tak jak widać, będziemy jechać samochodem dzisiaj, a to nie bez powodu, tylko dajcie mi momencik, dobra. I teraz tak, dzisiaj jedziemy na nurkowanko. Dzisiaj mamy na celowniku jezioro Lednica, ponieważ sobie bardzo, dosyć dobrze kojarzę, że to jeziorko jest całkiem w miarę przejrzyste. Sprawdzimy to dzisiaj. No, w nocy była lekka burza, mam nadzieję, że nie zjebała się wizura przez to. Zamknij się. Teraz tak. Nie wiem, czy zauważyliście, mam fajną koszuleczkę. Taką. O, proszę. Freediving jest dla każdego. Tak, moja koszulka, którą można już od jakiegoś czasu kupić, ale po prostu jeszcze wam tego nie mówiłem, ponieważ nie miałem po prostu jakiegoś żadnej okazji, żadnego filmu, żeby wam o tym powiedzieć po prostu. Więc mówię wam to teraz. Koszulki można kupić na pitoras.kapsel.pl. Nie, to nie chodzi o to, żeby zarobić, tylko tu chodzi o promowanie samego freedivingu. Trochę się namęczyłem, żeby te grafiki zrobić, bo chciałbym, żeby rzeczywiście ten sport był dla każdego, żeby pokazać to ludziom, promować to jakoś, bo jak wiadomo, nie jest sport jakoś specjalnie popularny, więc myślę, że takie koszulki i inne tego typu gadżety po prostu będą naprawdę fajne. Teraz tak, jeszcze kwestia następująca. Dlaczego nie było filmu, dlaczego jest tak rzadko, tak mało filmów? Wybaczcie mi za to, ale racji na to, że po pierwsze są wakacje, tu nie chodzi o to, że się po prostu nie chce, tylko tu bardziej chodzi o to, że nie chcę jakoś was zanudzać. Po drugie, wy też jesteście pewnie na wakacjach, też nie macie na wszystko czas. Więc w ostatnim czasie jedyne materiały, jakie się pojawiają, to z nurkowania. A nurkowanie, jak zauważyliście, było aż dwa dopiero. Teraz jeden na swoje trzecie nurkowanie dopiero. Trochę w tym roku taka bieda. Powiem tak, no chyba w tym miejscu kończymy, no więc nic więcej mam do powiedzenia nie mam. Naprawdę was przepraszam bardzo, że te filmy się nie pojawiają. Jakąś relację z Berlina dla was nagram. Z Opola tak samo. Żeby nie było, że tylko na samych filmach takich się po prostu skończyło, a w Berlinie mam tylko nagrania typowo komunikacyjne, więc zapraszam na mój drugi kanał, link tutaj, karta wam się otworzy teraz, myślę, że jakoś tak mniej więcej, więc tam możecie zajrzeć i zobaczyć, jakie aktualnie materiały, tam jeszcze nie wszystkie poskładałem jakoś do kupy. No i tyle, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!